A teraz tak z czystej ciekawości, w ogóle jest możliwe, że były przeprowadzone jakieś castingi, czy to bardziej produkcja taką łagodną, jaką ścieżką poszukiwała bohaterów? Nie, nie, to był casting. To był casting, tylko że on był jakby. W tej chwili dosyć dużo mam takich. Ludzie piszą do mnie wiadomości, w których opisują, że mają w rodzinie kogoś z zespołem Downa i słyszeli o tym castingu, ale po prostu bali się. Ja ich rozumiem. Jasne. Bali się po prostu, że jest to jakiś program, który będzie się wyśmiewał albo będzie pokazywał w jakiś przesadnie zabawny sposób, tylko i wyłącznie, bez tej głębi, bez tej szczerości, bez tego piękna, którymi bohaterowie Down the Road ostatecznie nas zauroczyli. I ostatecznie, nie wiem dokładnie, ale to naprawdę było około 30 osób, które się zdecydowały na to, którzy wzięli udział, więc był to casting, ja oczywiście w tym nie brałem udziału, ponieważ tak jak już mówiliśmy, ja wszedłem na sam koniec już, żeby nie mieć taką zupełnie czystą przestrzeń w głowie. Ale tak, to było po prostu robione po Bożemu, tak jak telewizja wygląda, czyli był casting, przyjechali ludzie i z tego castingu zostali wyodrębnieni bohaterowie. Też jestem ciekawy, czy druga będzie część, drugi sezon będzie Down the Road zespół w trasie. Znaczy, ja o takich rzeczach nie decyduję, o takich rzeczach Ale decyduje może wtedy coś chwał, zasłyszę, jak się ogląda ale program. zdajemy sobie wszyscy sprawę, że to był sukces, więc wiemy, jak wyglądają te mechanizmy, że po prostu jeżeli coś odnosi sukces, to trudno z tego rezygnować. Natomiast kwestia decyzji została przełożona. W tej chwili mamy kwarantannę, w tej chwili mamy pandemię i po prostu nie możemy w ogóle myśleć nawet o realizacji kontynuacji, chociażby też z tego powodu, że należy pamiętać, że ludzie z zespołem Downa bardzo często mają obniżoną immunologię i Tak. te zdolności, więc sytuacja nie może wrócić do normy. Ona musi ulec absolutnemu ustabilizowaniu, żebyśmy w ogóle zaczęli projektować i myśleć o tym. Ale ja, jeżeli chodzi, mogę powiedzieć za siebie, to jest Proszę. moje marzenie. Naprawdę moim marzeniem jest kontynuować to i robić to dalej, ponieważ to było coś, co naprawdę było jednym z najbardziej niezwykłych doświadczeń w moim życiu. Niesamowite.